Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Tym razem gościmy w Gdańsku, a towarzyszem naszej dzisiejszej podróży jest Volvo S90. I pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć o tym konkretnym egzemplarzu, są dwa symbole, a w zasadzie literka i cyferka, czyli T8. Oznaczają one mniej więcej tyle, że mamy do czynienia z najmocniejszą wersją, jaka w ogóle dostępna jest w tym modelu. Jeśli zatem zainteresowało Cię, co Volvo ma do zaoferowania w najbardziej wypasionej wersji silnikowej, zapraszam na test. Standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, która wszystkim osobom szukającym używanego samochodu, na przykład poprzedniego S90, ułatwi poznanie historii danego egzemplarza, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Klikacie w link, który macie pod filmem, pobieracie raport Car Vertical i od razu dowiadujecie się, czy dany egzemplarz nie był na przykład skradziony, albo czy ktoś nie grzebał przy jego przebiegu, lub czy nie jest powypadkowy. Te i wiele innych informacji, jak na przykład zdjęcia z takich wypadków, możecie zdobyć łatwo, szybko i przyjemnie. Także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym przy zakupie używanego samochodu. Nie dajcie się oszukać, pobierzcie raport carvertical.com. Tym bardziej, że z mojego linka zrobicie to 10% taniej niż standardowa oferta. Także działajcie, korzystajcie, a my wracamy do Volvo. Zacznijmy sobie od rozszyfrowania skrótu T8. Co to w ogóle oznacza? Ponieważ może to być moment ważny dla osób, które na początku usłyszały, że jest to najmocniejsza wersja Volvo i na przykład spodziewają się silników o jakichś dużych pojemnościach. Otóż nie, ponieważ pod maską mamy czterocylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów i silnik ten generuje 303 konie mechaniczne. To oczywiście nie koniec, ponieważ T8 to hybryda typu plug-in, co oznacza mniej więcej tyle, że tylna oś napędzana jest silnikiem elektrycznym o mocy 87 koni mechanicznych. Łącznie, bo tutaj możemy to zsumować, do dyspozycji mamy 390 koni mechanicznych oraz automatyczną 8-biegową skrzynię biegów i 640 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oprócz tych 2 litrów, myślę, że są to wartości, które potrafią przyspieszyć bicie serca i być może kierowcy szukający takiego samochodu jak Volvo S90 to nie są kierowcy nastawieni na sport. I tutaj mimo tych katalogowych wartości, to oczywiście nie jest samochód do jazdy sportowej. Ale podam jeszcze jeden parametr, bardzo istotny. Otóż Volvo S90 w wersji T8 do 100 km na godzinę rozpędza się w 5,1 sekundy. Ale tak jak powiedziałem, niech Was to oczywiście nie zmyli, to nie jest w żaden sposób samochód stworzony do latania po zakrętach, do wyścigów spod świateł, czy tego typu radości. S90 mierzy prawie 5 metrów. Jest to zdecydowanie samochód do długich, bardzo wygodnych, relaksujących podróży. I chciałbym w tym miejscu obalić, może nie mit, ale coś, co zdarzyło mi się usłyszeć czy przeczytać w wielu miejscach podczas zapoznawania się z jakimiś testami tego modelu. Mianowicie kwestia spalania. Jak wiecie, hybryda typu plug-in przy w pełni naładowanej baterii pozwala na jazdę w trybie w pełni elektrycznym. Mnie w tym trybie w warszawskich korkach udawało się pokonać około 40 km. Oczywiście wyjeżdżając w trasę, jeszcze dobrze nie wyjechałem z Warszawy i tego prądu nie miałem już teoretycznie wcale. Ponieważ gdzieś przy szybszej jeździe ta bateria rozładowuje się oczywiście w moment. I oczywiście możemy tutaj wierzyć lub nie wierzyć w katalogi, w te dane podawane w katalogach, jakieś spalanie rzędu 1,7 powiedzmy, czy gdzieś około 2 litrów. Jeśli mamy w pełni naładowaną baterię i jedziemy w trybie hybrydowym, to takie wartości w mieście są spokojnie do osiągnięcia. Możemy oczywiście jadąc w trybie piór tego paliwa nie zużywać w ogóle. Ale jeśli nauczycie się jeździć tym silnikiem, prąd Wam się wyczerpie. Będziecie w trasie czy gdziekolwiek indziej, tak jak ja teraz w Gdańsku, tego prądu nie mam gdzie naładować, więc teoretycznie nie mam, ponieważ ta bateria do zera i tak się nie rozładowuje. Ale wystarczy zrobić jedną rzecz. Wystarczy, tak jak macie na wyświetlaczu taką kropelkę, ona, że tak powiem, rośnie, maleje w zależności od naładowania akumulatora, ale jeśli będziecie stosować się do tych wskazań, starać się jechać jak najczęściej, łapiąc się, że tak powiem, w jej zasięgu, to ja tym ponad dwutonowym samochodem o mocy 400 koni mechanicznych potrafię osiągać w mieście wyniki rzędu 8,5 litra. Poza miastem potrafię spalać również gdzieś powiedzmy koło 7. Trasa na przykład do Gdańska 7. Wiadomo, trochę remontów, ale gdzieś tam droga ekspresowa, gdzieś troszkę wyprzedzań. Moje spalanie zamknęło się w wartości 7,5 litra.
takim czołgu. Oczywiście, ten samochód spali w zasadzie dokładnie tyle, ile chcecie. Bo może spalać 0, może spalać 20. Tutaj każde mocne naciśnięcie gazu po pierwsze wywołuje banana na twarzy, po drugie oczywiście wir w baku. Ale to, co chcę przekazać, jeśli czytacie w testach, że jazda tym samochodem wiąże się ze spalaniem kilkunastu, nie wiem, 12, 14, 16 litrów minimum, to jest to nieprawda. Jak będziecie cisnąć, to w każdym samochodzie spalicie takie wartości paliwa, ale jeśli nie będziecie szaleć i nauczycie się jeździć silnikiem T8, to jest naprawdę, głupio to zabrzmi, ale 400-konny silnik potrafi być bardzo ekonomiczną jednostką, jak na parametry tego samochodu, który musi napędzić, jak na swoje możliwości. To jest dla mnie największa zaleta wyboru wersji T8. Czyli macie samochód bardzo mocny, duży, bardzo komfortowy, a jednocześnie spalający bardzo fajne ilości paliwa. 6 zł dziś, przypomnę. Ale pomówmy chwilę o wadach, bo oczywiście S90 takie posiada. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie będę tego oczywiście odnosił do samochodów typu, nie wiem, Ford Focus czy Honda Civic. Miałem okazję jeździć najnowszą S-klasą. Oczywiście troszkę inne pieniądze, no ale powiedzmy ten sam segment. I to, co spodziewałem się po S90, to jadąc po odbiór tego samochodu, wydawało mi się, że ten samochód będzie po pierwsze troszeczkę lepiej wyciszony. Tu jest oczywiście pod tym względem świetnie, to żebyście nie zrozumieli, że tu jest głośno. Nie jest, ale być może moje założenie było zbyt optymistyczne. Spodziewałem się, że będzie panowała kompletna cisza. Aż takiej nie ma. Chociaż tu jest jedna gwiazdka, o której za chwilę. Druga rzecz. Spodziewałem się też troszkę większego komfortu, ale na jego obniżenie oczywiście wpływają w pewnym stopniu koła 20-calowe. Ja akurat uwielbiam taką charakterystykę, gdzie nie jest za miękko, powiedzmy, ale na przykład kumpel, z którym tutaj jesteśmy, on jest V60, powiedział, że u niego jest bardziej komfortowo niż tutaj, co może być dość zaskakujące. No on ma porównanie, ja takiego nie mam, on jeździ na co dzień V60. Przy czym też, żebyśmy zrozumieli, nie wymieniam tego do końca jako wadę, bo mnie to na przykład pasuje, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś szuka takiego maksymalnego komfortu po tym samochodzie. No i na przykład w tym egzemplarzu, który ja mam, może być delikatne rozczarowanie, szczególnie jak porówna właśnie do tej wspomnianej przeze mnie S-klasy. To tu jest na pewno gorzej. Co też w sumie może nie być zaskakujące. No ale trzeba o tym wspomnieć. To, co nie podoba mi się najbardziej we wnętrzu, to gdzie tu położyć telefon? Można teoretycznie zrobić to tu, ale trochę bez sensu brać telefon i go chować, zamykać. Krótko mówiąc, jak macie dwa napoje, no bo teoretycznie telefon zmieści się tu, ale jak macie dwa napoje, tak jak my w trasie, to nie bardzo jest co zrobić z tym telefonem. Ja na przykład w tej wersji nie mam ładowania indukcyjnego, co też jest dziwne. I jak znacie moje testy, to wiecie, że na pewno skrytykuję dotykową regulację temperatury we wnętrzu, po prostu klimatyzacji. Chociaż zaznaczę jedną rzecz. Ze wszystkich paneli dotykowych, gdzie klimatyzację obsługujemy dotykowo, ten Volvo jest chyba najlepszy. Myślę, że z jednego powodu. Ten panel ma w zasadzie idealnie dopracowaną reakcję na dotyk. To w zasadzie nie zdarza mi się, żebym, nie wiem, nie trafił na zasadzie, że dotykam 5 razy 19 i nie mogę tego 19 trafić. Czy u pasażera to samo. On działa pod tym względem rewelacyjnie, to jest na pewno jego duża zaleta, ale jeśli chodzi o fizyczne przyciski, no to mamy w zasadzie tylko nawiewy i gdzieś obsługę audio, ale jeśli chcemy zwiększyć czy zmniejszyć temperaturę, no to już robimy to po prostu wszystko dotykowo. Oczywiście dla Was może to nie być żadna wada, dla mnie w pewien sposób jest, ale mówię, akurat z tym panelem da się żyć. Co do reszty wnętrza, oczywiście zero zastrzeżeń. Podróżuje się tutaj w fantastycznych warunkach, materiały są bardzo dobre. Design jest oczywiście kwestią gustu, mnie się on akurat bardzo podoba. Ja się może przyzwyczaiłem po prostu do tych nowszych Volvo, ale na ten moment uważam, że panuje tutaj po prostu atmosfera idealnie pasująca do charakteru tego samochodu. Czyli jest po prostu luksusowo i bardzo wygodnie. To, o czym też powinniście wiedzieć, to, że mimo ogromnego samochodu, zgodnie z katalogiem Volvo, bagażnik ma tylko 461 litrów, mówię oczywiście o wersji T8 plug-in hybrid, co na kolana nie powala. Ten bagażnik jest bardzo długi, tyle że nie jest za bardzo głęboki i dla kogoś, kto na przykład chciałby tutaj wozić, powiedzmy, trójkę dzieci na wakacje, przymieście się. Polecam. Mimo mniejszego bagażnika, miejsca na nogi oczywiście nie brakuje, jest tutaj świetnie, nad głową również jest bardzo dobrze.
To jest oczywiście duży samochód, tak jak powiedziałem, prawie 5 metrów, także możemy się tego spodziewać. Jedyna rzecz, mamy tutaj nawet nie tyle duży, co bardzo duży tunel środkowy. Jeśli chcecie przewozić trzeciego pasażera, no to on najbardziej wygodnie miał nie będzie. To jest raczej samochód dla, czy wersja S90 dla dwóch osób z tyłu. Natomiast ogromny plus za fotele. Tutaj zajęcie wygodnej pozycji nie stanowi kompletnie żadnego problemu. Po pierwsze, można się idealnie przypasować do tego, co Wam pasuje. Podparcia z każdej strony i tak dalej. Po drugie, te fotele, no jak to w Volvo, mi się Volvo w sumie w dużej mierze z tym kojarzy, czyli z mega wygodnymi fotelami, ale są naprawdę fantastyczne. Zero zmęczenia na trasie. To jest oczywiście samochód typowo na trasy, klasa, którą ja uwielbiam. Trochę szkoda, że za parę lat pewnie dostępna będzie tylko w markach premium, no ale jak już obracamy się w markach premium i w Volvo, to fotele rewelacja. I to, co muszę Wam powiedzieć w tym momencie, co jest dla mnie chyba drugą po jednostce napędowej, największą, może nie wartością, ale czymś, co w tym samochodzie uwielbiam najbardziej, to, czego część na przykład widzicie w tym miejscu, czyli system audio Bowers & Wilkins, to jest oddzielny akapit tak naprawdę w teście. Powiem tak, jeśli kupujecie S90 i nie zamówicie tego audio, to ja nie jestem w stanie czegoś takiego zrozumieć. To jest system tak wpływający na to, jak bardzo chcę znowu wsiąść w ten samochód. Jest dzisiaj dzień wolny, jest godzina 8, jesteśmy tu w kilka osób, wszyscy śpią. Ja oczywiście nagrywam teraz test, no ale mi i tak się chce wstać tylko po to, żeby wsiąść w ten samochód i chociaż chwilę posłuchać muzyki. Jest tutaj tyle możliwości konfiguracji. Ustawienia typu klub jazzowy, scena indywidualna, czy moje ulubione sala koncertowa akurat w tym modelu. To wszystko nieważne, bo to sobie dopasujecie według swoich preferencji, ale to jak to audio gra, to powiem tak, jak ja widzę przejeżdżające Volvo S90, nie jadąc nim akurat, to pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to jest nawet nie to przyspieszenie, tylko dźwięk. Nieważne, czy musicie za to zapłacić 16 czy 17 tysięcy złotych, wkalkulujcie to sobie w koszt zakupu Volvo S90. Bowers & Wilkins to jest podstawa w tym modelu. Jeden z najlepszych systemów na rynku. Przynajmniej tak uważam, a dla mnie audio to jest bardzo istotny parametr w aucie. No ale dobra, do brzegu. Standardowe pytanie, ile to kosztuje? Skupię się tylko na wersji testowanej, czyli T8, której ceny rozpoczynają się od 299 900 zł. Mówimy oczywiście o pierwszej podstawowej wersji wyposażeniowej. Ja dysponuję wyposażeniem o poziom wyższym i tutaj mamy już 316 900 zł. Oczywiście jak zaczniemy dorzucać rzeczy, czyli podstawowa audio i jeszcze sporo innych, które mogą, a wręcz powinny się znaleźć w tym egzemplarzu, to jest jednak flagowa limuzyna. Nie będę się tutaj rozwodził, bo to oczywiście sprawdzą sobie osoby i dopasują już konkretnie do swoich wymagań, te, które są tym modelem zainteresowane, ale dobicie do wartości 400 tysięcy nie sprawia tu jakiegoś wielkiego problemu. Kwota zacna, ale pamiętajmy cały czas, że mówimy o luksusowej limuzynie. I teraz tak jak się nad tym zastanawiałem, wchodzimy oczywiście w rejony cenowe zarezerwowane w dużej mierze dla Mercedesa, BMW czy Audi. Ciężko oczywiście porównać, bo tych modeli jest tyle i wersji, że jakoś długo się nad tym skupiał nie będę, ale powiem tak, gdybym szukał samochodu w tej klasie cenowej, to przy kwocie około 300 tysięcy z 400-konnym Mercedesem czy BMW może być delikatny problem. Volvo coś takiego oferuje, jednocześnie poziomem wykonania, przyjemnością z jazdy. Myślę, że wyglądem też. Daleko od tych wspomnianych marek nie odbiega. Powiedziałbym nawet, że dziś, jeśli dostajemy do dyspozycji już dobrze wyposażony model, nawet nieważne, czy to jest 90, 60, a już w szczególności SUV-y, to też przy tych mocniejszych jednostkach, wydaje mi się, że Volvo chyba nigdy nie było tak blisko poziomem, jako całość, tej świętej trójcy. Takie przynajmniej mam odczucia z jazdy tymi samochodami. Nie wiem, jak wygląda eksploatacja w dłuższym czasie, opłaty, awaryjność i tak dalej, no bo nie mam takiego samochodu na własność, a tutaj mogliby się wypowiedzieć właściciele, ale z samego prowadzenia, komfortu jazdy, zadowolenia z takiego samochodu po pokonaniu jakichś tam dystansów już, to będę się tego trzymał. Naprawdę Volvo nie musi mieć żadnych kompleksów wobec nikogo. No a właśnie w takich wersjach te 400 koni, no czy konkretnie 390, to już jest sztos. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym modelu. Ciekawy jestem, jak Wam się chociażby podoba. Mówię o samym designie, bo spotkałem się tu z bardzo różnymi głosami, także ciekawy jestem, co powiecie Wy. I na koniec jeszcze jedna rzecz, czyli końcowa ocena.
jako całość, jako ocena na tle konkurencji. I podkreślam, że mówię o modelu T8, o konkretnie o tej wersji, tej, którą w tej chwili jeżdżę. Moja ocena, uwzględniająca delikatne rozczarowanie wyciszeniem i komfortem jazdy, które, tak jak powiedziałem, są świetne, ale myślałem, że będą troszkę jeszcze lepsze. Ja daję tutaj bardzo mocno 8. Ciekawy jestem, co napiszecie Wy. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Ja sobie jeszcze chwilę po Gdańsku pojeżdżę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!